Pracuję w radiu, więc po prostu muszę słuchać wszystkiego, co jest nowe, ale też i chcę. I tego jest strasznie dużo. I może pierwsze wrażenie dlatego jest takie, że jest dużo rzeczy złych, ale po prostu ta podaż jest o tyle większa. No, to jest niesamowite, jakbyście zobaczyli moje biurko. Teraz już dużo rzeczy przez internet dostaję, więc już nie ma takich stosów wielkich, jak bywały na biurku. Ale są rzeczy dobre absolutnie też. To nie można tak powiedzieć, że to, co było kiedyś, to jest fantastyczne, a teraz to już nic dobrego nie powstaje. Powstaje. Jest jedna różnica, wydaje mi się, bo to jakoś tak czynniki finansowe również kształtują, że kiedyś był zawód kompozytora, był zawód autora tekstów i wykonawcy. Teraz wykonawca na przykład bierze gitarę albo idzie do... No nie, to chyba będzie się obrażał niektórzy. Idzie na przykład do Tesco, kupuje sobie klawisz, włącza do prądu, jakąś tam melodujkę sobie wstukuje, do tego pisze tekst. Już jest wszystkim, bo jest autorem kompozycji, tekstu i wykonawcą. No i to chyba nie za dobrze, bo jednak specjalizacja jest pożądana w każdej branży.